Nowoczesny. Jest ta komoda taka, taki był. Pator Joanna, pisarka, lat 49. Woli Japonki od laczków. Podoba się Niemcom. Twierdzi, że jest ciemno. Bonda Katarzyna, pisarka, lat 40. Nigdy nie była zalana w trupa. Była w Playboyu. Prejdygant Stanisław. Reżyser, aktor. Lat 81. Mówi za wyraźnie. Napisał list do Angeli Merkel. Jego żona nie jest Polką. Chyry Andrzej, aktor, lat 53. Już w dzieciństwie ukradł śliwkę węgierkę. Jeździ na rowerze mimo kontaktu z pedałami. Cielecka Magdalena, aktorka, lat 45. Goli nogi, miesza herbatę i nie dzwoni łyżką. Fedorowicz Jacek, satyryk, lat 80. Pomylił balaton z triathlonem. Za komuny był kierownikiem i redaktorem. Frączewski Piotr, aktor, lat 71. Czytał dzieciom satanistyczne książki o czarodziejach. Dzwonił do przypadkowych ludzi i na hasło halo odpowiadał srala. Górski Robert, satyryk, polonista, lat 48. Ośmiesza sobą tysiącletnią ojczyznę. Hołdys Zbigniew, muzyk, lat 66. Pogrywa sobie. Karolak Wojciech, muzyk, lat 79. Pali nawet latem. W tubach po cygarach przemycał parówki na Kubę. Klata Jan, reżyser teatralny, lat 43. Nie ubiera butów, tylko wkłada. Nie odmalował starego teatru. Kolak Dorota, aktor, lat 60. Nie zasłania firan w pustym przedziale.
Konieczny Zygmunt. Kompozytor, lat 80. Siedział w piwnicy z baranami. Kuc Kazimierz. Reżyser filmowy, lat 88. Na ziemniaki mówi kartofle, a na mielone karmi nadle. Jego dziadek służył w obcej armii. Często używa słowa na pis. Kuźniar Roman, profesor, politolog, lat 64. Był w Brukseli kilkadziesiąt razy, a w Licheniu ani razu. Lankosz Borys, reżyser filmowy, lat 44. Ciągle kręci. Nie mówi po węgiersku. Laskowik Zenon, satyryk, lat 72. Śmiał się w PRL-u. Lubi występować poza trybem. Likiernik Stanisław, Kolub, powstaniec warszawski. Nie zginął w powstaniu i nie zgnił w PRL-u. Linda Bogusław, aktor, lat 65. Nie pije wódki. Łukaszewicz Olgierd, aktor, lat 71. Ciągle umiera albo się rozbiera. Tupał nogą na złość, najczęściej lewą. Tańczył w nocnej koszuli mamy przed lustrem. Luter Andrzej. Duszpasterz, lat 60. Wierzy, że Jezus jest Żydem, a Maryja, królowa Polski, Żydówką. Majewski Szymon, satyryk, lat 50. Wwiózł do Polski cztery opony z niemieckim powietrzem. Mam Wojciech, dziennikarz, lat 69. Nie lubi disco polo i puszcza metal. Zna dużo niepotrzebnych wyrazów. Meller Marcin, dziennikarz, lat 50. Uwielbia Gruzję, a tam urodził się Stalin. Miłoszewski Zygmunt, powieściopisarz, lat 41. Lubi siedzieć w kryminale. Otwarcie przyznał, że woli tożsamość Borna od historii Roya. Leczko Andrzej, rysownik, lat 68. Rysuje bez zezwolenia. Nie ogląda meczów polskiej reprezentacji. Nidental Chris. Fotograf. Lat 67. Mówi biegle po angielsku. Bez pozwolenia sfotografował czołg. Nowicki Jan, aktor, lat 72.
zataił przed księdzem, że jest przewodnikiem po ścieżkach piekielnej frajdy i zmysłowej przyjemności życia. Będąc w Częstochowie powiedział: o kurwa. Olbrychski Daniel, aktor, lat 72. Rozrabiał w kinie. Peszek Jan, aktor, lat 65. Przechodził koło Wawelu i nie przyklęknął. Przoniak Wojciech, aktor, lat 75. Woli zjeść ostrygi niż kaszę z sosem. Mówi pardon zamiast spieprzaj dziadu. Na polsko-francuskiej granicy nie ocnił widelców. Raczkowski Marek, rysownik, lat 58. Zjadł tuż przed Komunią Świętą herbatniki. Nie jest za Polską, gdy grają Polacy. Narysował czarno-białą polską flagę. Radziwiłowicz Jerzy, aktor, lat 67. Nigdy nie był z betonu. Rosiński Grzegorz, ilustrator, twórca komiksów, lat 80. Rysował dzieciom dobrego milicjanta. Leczył przeziębienie niemiecką aspiryną. Saleta Przemysław, bokser, lat 48. Bił Polaka. Saramanowicz Andrzej, pisarz, reżyser, lat 52. Kręcił niepatriotyczny film w okolicach Jasnej Góry. Twierdził, że San Escobar nie istnieje. Sztur Maciej, aktor, lat 42. W Krakowie śpiewał warszawiankę. Gumą arabską kleił polską flagę. Świetlik Andrzej, fotograf, lat 67. Wywoływał i utrwalał. Kadruje, a nie jest kadrowy. Tarnawski Aleksander, podporucznik, cichociemny, lat 96. W pracy mierzył do ludzi z broni palnej. Nudził się podczas wojny. Tokarczuk Olga, pisarka, lat 55. Gnębi większości narodowe. Tym Stanisław, satyryk, komediopisarz, lat 80. Twierdzi, że pochodzi od małpy. Dymański Tymon, kompozytor, lat 49. Bez zezwolenia zagrał na organach proboszcza. Zanussi Krzysztof, reżyser i scenarzysta, lat 78. Nigdy nie spolszczył nazwiska. Jestem ja. Zimoch Tomasz, dziennikarz,
lat 60. Wszystko komentuje.